jest drugim co do wielkości szpitalem onkologicznym w Polsce. Dlatego jest bardzo miło pochwalić się faktem, że w marcu będziemy montować kolejne dwa aparaty do radioterapii, jedne z najnowocześniejszych w Polsce. Najwyższej klasy urządzenia, gwarantujące skuteczną, bezpieczną i niezwykle precyzyjną radioterapię. Te dwa aparaty będą służyć naszym pacjentom z województwa łódzkiego i nie tylko. Naszym celem jest zastosowanie w najbliższej przyszłości metod radiochirurgii stereotaktycznej w obrębie zmian zlokalizowanych w czaszce, w klatce piersiowej, w jamie brzusznej. Będzie to leczenie, które w wielu przypadkach pozwoli zastąpić zabieg operacyjny. Pacjenci będą leczeni w systemach amerykańskich. Zapłaciliśmy złotówkami, ale też to są bardzo duże środki wydane przez państwo i zainwestowane w dobro naszych obywateli. Chorzy, którzy leczeni są w zakładzie teleradioterapii, mają zapewniony pobyt w hostelu. Leczymy około 260 chorych każdego dnia. Posiadamy 7 aparatów terapeutycznych.